Sekwento, Milena, przed Wami 18 sezon Wars of Shore. Co tutaj się będzie działo, a właściwie co już się wydarzyło? Zobaczycie 19 marca. Tak, nie możemy za dużo zdradzać, ale no było to, co ludzie wszyscy kochają, czyli dramy, dużo alkoholu, no i tam romanse. Opowiedzcie o Waszym związku, bo się widzę, że rozwinął, przetrwał przede wszystkim, no i mega wszystkich zaskoczyliście tym, jak Wasza relacja rozwinęła się w ubiegłym sezonie, bo Milena niedostępna się wydawała, a Sekwento wszedł. Bad boy, ale jaki uczuciowy. Tak. Mów, Milenka, bo ty lepiej mówisz. Dobrze, ty wyglądaj, przemuś. Tak, ja mam pamięć. No to było tak, że w sumie to my sami nie wierzyliśmy w to, że to może przetrwać. A wszyscy dookoła też nie. No ale my jednak uwierzyliśmy, no i tak się ciągnie do dziś. Jesteśmy do dzisiaj. Tak, jesteśmy do dziś razem, to już był nasz drugi sezon, ale ten był inny, było dziwnie trochę, że wchodzę do sezonu że i zawsze... Jesteśmy, tak, nie? Wchodzę do sezonu i zawsze tak, o Jezu, będę chlać wszystko ten, że da takim luzie, a tym razem mówię, o Boże, to jest mój chłopak. No właśnie, o to też miałem zapytać, czy was to jakoś hamowało, czy mieliście inne podejście w ogóle do imprezowania, jak to wyglądało? Nie, cały czas tak samo, nie? To cały czas jeździmy gdzieś na imprezy, mam imprezę, to się zachowujemy tak jak na co dzień, nie? Tak, jak na co dzień, tylko że trochę nas przytłoczyło to, że jednak byliśmy z innymi ludźmi non-stop i nie mieliśmy takiego momentu dla siebie, żeby tak sobie pogadać, przegadać, coś tak jak w domu, tylko cały czas ktoś, ale nawet ekipa powiedziała, że są w szoku, że spędzamy z nimi tyle czasu, bo myśleli, że się zamkniemy tam u nas w pokoiku i będziemy tylko ze sobą. No nie, jednak przyjechaliśmy się bawić, więc też nie będziemy zanudzać. No, nie byliście jak inne pary, nie będę mówił. Absolutnie nie byliśmy jak inne pary, bo ja zawsze powtarzałam, tak ja, że nie wolno być w związku w Warsaw Shore, więc stwierdziłam, że jak już jestem w tym związku i no już tak wyszło, no to nie będę taka nudna. A co najbardziej w sobie cenicie? Szczerość. I ja w Przemku cenię najbardziej to, że jest taki dla mnie opiekuńczy. Czasami troszkę za bardzo. No, a to dobrze, ale nie? Tak, ale no, opiekuńczość, taką troskliwość. Tak. O, to najbardziej. Ale to już właśnie w poprzednim sezonie było widać, bo każdy był zaskoczony. Wszyscy spodziewali się tutaj takiego złego chłopaka. Wchodzi Sekwento i tak przytuliłeś Milenkę już od razu. Szałamora. To jest generalnie kompletnie nowa ekipa. Trochę brakuje tych starych twarzy, które potrafiły rozkręcić imprezę na Acacio i Dzik. To jednak takie osoby, które potrafią zadymić. To by zajebiście było. A tak ja nie miałem z kim. Sarna zamulał teraz w tym sezonie. Nic prawie nie robi, tylko spał. No, nowi tak samo, co tam, nic nie robi. Jak to się nagrywa, my się z tymi ludźmi później lubimy. Ja mówię prawdę, szczerze. A dobrze, już ty jednak wyglądaj. Słyszałem, że Sarna to się kontuzjował pierwszego dnia. Tak, Sarna skontuzjowany, śpi. Ten w szafę. W ogóle on udawał Tak, udawał Claudię Del Durcio, sobie jakoś tak nazwał i po prostu wszedł ubrał sobie obcasy, no i uderzył prawą stopą w prawą stronę framugi. No. Ja nie wiem w ogóle, jak on to zrobił. Jak można wejść do pokoju? Tamty sezon jest szczęka, teraz noga. Tak. Następny, nie wiem, głowa mu odpadnie. Ja to się boję, że z jakiegoś sezonu nie wyjdzie po prostu, albo nogami do przodu. No. A jak oceniacie nowych uczestników? Jednak cztery nowe osoby. No wiem, że ty jedną dobrze znasz. Ja też. No właśnie, sorry. Jak odnaleźli się w ekipie? No tak odnaleźli się, ale nie tak, wiadomo, nie dla wszystkich jest ten program. Nie? Jezus, jaki ty jesteś miły. Nie, no ja uważam tak, że po prostu to był też ich pierwszy sezon, więc zawsze ten pierwszy sezon jest takim... To jest on jako kierowca jest dobry, Eliasz jako kierowca Sekwento jest gitara. Nie, ja Eliaszka... On ma nazwę, no. Co? Ja Eliaszka bardzo lubię. Ja też go bardzo że lubię, dobrze się odpalał. Piotrek też zajebisty gościu. Mały też, małego lubię. Ja nie lubię go. Angelika, drama queen, ale wydaje mi się, że w następnym sezonie zrozumie, na czym polega ten program i to, że ona chce zapiekankę i zawsze w domu jest zapiekankę, to nie znaczy, że tutaj ją będzie jadła, więc mam nadzieję, ale że tak będzie to lepiej. W porządku, normalnie. Ale ogólnie fajni ludzie. No fajnie, nie? No właśnie miałem zapytać o Angelę, że też potrafiła zadymić, czy była trochę taką Leną z poprzednich sezonów, że trzeba jednak się do niej jakoś inaczej nastawić? Nie, absolutnie w ogóle do Leny Angeliki bym nie porównała, to jest w ogóle dla mnie całkowicie inny temat, bo Lena jak jest pijana i ona nawet jak coś tam wyzywa i w ogóle to jest zabawne w jakiś sposób. A Angelika wszystko z taką pretensją, z takim, że ja mówię, Boże, dziewczyno, zaraz cię uduszę po prostu. Oj, to widzę, że było ostro. Było grubo, tak. Między mną a Angeliką też było grubo, ale już jest git. Doszło do rękoczynów, bo jednak z tobą się raczej nie zadziera. No nie, ja raczej do rękoczynów nie jestem pierwsza, to już naprawdę musi się tam się grubo zadziać, więc nie, do rękoczynów nie, ale była ostra wymiana zdań. Jaka była najlepsza impreza, którą wspominacie? Którą przede wszystkim pamiętacie? Explosion Radom. Albo w Explosion Radom fajnie było. Tak, no. Ja mogę coś powiedzieć. Z Leną jechałyśmy na tę imprezę przekonane, że nie będziemy pić alkoholu, ale wyszłyśmy i było tyle fajnych ludzi, wszyscy nas za ręce łapali, w ogóle taka energia, że mówimy, nie, dobra, na trzeźwo nie przepalimy, musimy się napić. Dobra, jak oceniacie nową chatę i przede wszystkim jak wygląda abzykalnia?
No to my tam spaliśmy, my sobie tam przejęliśmy ogólnie tą zykalnię, bo mieliśmy z chłopakami ten, zrobili tam nam duże łóżko, ale powiedzieliśmy, że on tam będzie każdy chrapał, to sobie pójdziemy do zykalni. Tak, i w ogóle u chłopaków zawsze śmierdzi tam. Śmierdzi, no, nie, od sarny zawsze tak jest. Tak, od razu widać, że mieszka tam sarna, więc tak, że zajmiemy sobie zykalnię. Obudki wszędzie to gdzieś porozwalane, nie? Tak, ale chata moim zdaniem zajebista. Fajna, no, tam 1500 metrów to by było. Ale mówię, sufity że... Sufity źle poszmachlowane, tak, bo ja z zawodu jestem szmachlarzem i właśnie tak sobie leżę, mówię, kto to szmachlowa te sufity? Tak. Nieposzlifowane. My leżymy, romantyczna chwila. Taka a chata za mówi, kto, te tam, kto te sufity tak wyszpachlował? Chata za 19 milionów, a sufity poszmachlowane, wiesz co chodzi? Źle, no. Ale nie, moim zdaniem dom naprawdę jeden z najlepszych. Ładny, no. Basen fajny. Tak, basen, w ogóle jakaś tam mini siłownia, o, w ogóle mega duży i to no, było siłownia ważne. Siłownia bardzo fajna. Tak, o, no nie, ale siłownia, no tutaj, ale tak, no fajnie. Ale mi się bardzo podobał i dla mnie on był na równi z moim domem z 13 i 14 sezonu. Tamten był dla mnie najlepszy i ten jest zaraz na drugim miejscu, więc mega się ucieszyłam, jak zobaczyłam dom w takim klimacie właśnie podobnym. No. Sekwento, kiedy znowu będziemy mogli cię zobaczyć w oktagonie? No bo ostatnia walka niestety przegrana, aczkolwiek moim zdaniem można dyskutować z tym wynikiem, bo fajnie wyglądała ta walka. Kiedy następna? Nie wiem, może teraz w marcu, ale na pewno w czerwcu, nie mam walkę. Ale cały czas jesteś w przygotowaniu? Masz jakiegoś konkurenta na oku? Kogo? Nie wiem, tam jakiś mamy jest super, nie wiem, z Mario miałem walczyć, Super Mario, szalony reporter, coś tam jest, no on, kto tam jeszcze? Nie, z każdym mogę się bić, nie? Przemek miał obóz przygotowawczy, tak jak Kasiusz w Warsaw Shore, więc dobrze się przygotował. Forma jest cały w marcu czas. Już możesz walczyć. No. Dobra, to już na koniec. Co się wyda? Jak zapowiecie ludziom ten sezon Warsaw Shore? Czego mogą się spodziewać? Na pewno ten sezon będzie całkowicie inny, więc no, warto będzie nowi go obejrzeć, ludzie, bo jest mega... Ekipa jest całkowicie inna, naprawdę. Inny, no. Więc no i będą dramy, no, to dramy co wszyscy będą, kochamy najbardziej. Afery, dużo alkoholu, bójki, tak, wszystko będzie. Będzie więc, się działo, no. Tak ja zapraszamy. Ja też się parę razy przewrócę, wiem, że to kochacie, cały czas z czerwonym kubkiem, więc wiecie jak jest.